To zaczynamy. Dzisiejszy temat to typy generyczne. Jest to taki temat troszeczkę bardziej zaawansowany, bym powiedział. Natomiast pracujemy na co dzień w Swiftie już z typami generycznymi. Dobrze jest wiedzieć, że one są, nie gryzą, żeby w nich tak z pełni skorzystać. No to już jest to trochę takie bardziej zaawansowane, na pewno nie dla osoby początkującej. Może to też być takie trochę dziwne, ale powiedziałbym, że osoby początkujące powinny tak długo jak mogą unikać generyków. To w sumie poleciłbym każdemu, że tak długo jak coś może rozwiązać nie generykami, to żeby starał się to rozwiązywać nie generykami. To jest bardzo potężne narzędzie, bardzo elastyczne, z każdą mocą przychodzi wielka odpowiedzialność i czasami jest ją ciężko udźwignąć. Można się zastanowić, co to jest ten generyk. Tu z pomocą przyjdzie słownik języka polskiego, który odpowiada na pytanie, co to jest generyczne. I możemy tutaj przeczytać, że to jest właściwy całemu rodzajowi, gatunkowi, grupie przedmiotów, faktów czy zjawisk rodzajów. Mamy jakąś właściwość, która występuje w jakiejś dużo szerszej grupie. W tej naszej dużo szerszej grupie czymś takim są właśnie typy generyczne. W Swiftie jest tak, że każda zmienna musi mieć zadeklarowany jakiś typ. Coś takiego, to nie mogę pozostawić tej deklaracji bez jakiejś deklaracji typu. Type annotation missing. Muszę powiedzieć, że to jest string, anything inaczej się pisze. Mogę powiedzieć, że to jest int. Mogę powiedzieć, że to jest cokolwiek, ale muszę powiedzieć, co to jest. Mogę też powiedzieć, jak już nie obchodzi mnie, co to jest za typ, że to jest n. Ale n to też jest taki specjalny rodzaj typu, który mówi mi, że to może być cokolwiek. Więc to mimo wszystko w dalszym ciągu jest typ. N, czyli cokolwiek, czyli masz na myśli, że to może być, nie wiem, int, string i tak dalej, ale na przykład może być też... Klasa, struktura, właśnie, tak. By było n object, no to już tutaj mogą być tylko do takiej referencji przypisane klasy, struktury nie powinny być. Dobrze, wyskoczyło. A jeszcze tylko się upewnię. Pracujemy na becie Xcode'a, więc może być ciekawie. Ale póki co widać, że ma się dobrze. No, z komunikatu widać, że any object spodziewa się jednak jakiegoś typu referencyjnego, natomiast już jak to zamienimy na any, to może być to cokolwiek. Powinno się skompilować i tutaj te nasze pszczoły, czy co to tam jest. Dodatkowo, mając protokoły, znamy interfejs danego typu i możemy bezpiecznie wywoływać na nim metody. Ja tylko tak zajawię ten temat, bo to już jest jakby takie połączenie generyków i protokołów. W tej róży też są kolce. Są takie miejsca, gdzie to narzędzie naprawdę daje dużą elastyczność. Warto wiedzieć, że jest, natomiast trzeba korzystać z tego świadomie. Tak samo, i to też bym powiedział, że to jest takie trochę stary rodzaj programowania, możemy sprawdzić, czy coś jest jakiegoś typu. Kiedyś o tym wspominałem, ale możemy sprawdzić, czy to, co teraz przypisałem do zmiennej anything, właściwie do referencji anything, jest intem. Dostajemy int, ale tak naprawdę to jest optional int. Jeżeli tutaj przypiszę jakiś inny typ, wartość innego typu, to dostałem nil, ponieważ ten anything nie przechowuje stringa. Czyli możemy w czasie działania aplikacji, jak ten kod biegnie, zajrzeć do tego pudełka i go odpytać. Natomiast taki kod jest problematyczny, ponieważ trzeba by było pytać wiele razy, czy coś jest stringiem, czy coś jest jeszcze czymś innym i dopiero w tym miejscu, gdzie to faktycznie jest, by się wywołał jakiś kod. No nie jest to najlepsze rozwiązanie. I tutaj troszeczkę z pomocą przychodzą nam generyki. Wspomniałem, że już tak używając Swifta pracujemy z generykami i przykładem generyków są tablice. Powiedzmy, chciałbym stworzyć tablicę stringów. Ja ją zapiszę w taki inny sposób niż zwykle i przypiszę pustą instancję. Biegniemy, skompilowało się. Teraz trzeba to rozpakować. Array to jest nazwa typu, ale nie mogę stworzyć instancji samej array. Jak będę próbował coś takiego zrobić, znowu dostanę komunikat, błąd kompilacji, że muszę podać explicit type. I w tej składni generykowej ten explicit type występuje w tych takich nawiasach Pulp Fiction i w środeczku podajemy nazwę typu. Dzięki temu wiemy, że to jest tablica stringów. Jeżeli gdzieś indziej będziemy mieli, dajmy na to tablicę intów, które już dla niepoznaki zapiszę w ten sposób, co jest to samo, jakbym napisał array int,
to nie mogę później zamiennie traktować tych typów. Jeżeli mam na przykład funkcję konsumer, dajmy na to arrayek intów, nieważne co ta funkcja robi, to już do tej funkcji nie mogę przekazać instancji tablicy stringów. Trochę czasu mu to zajmuje, ale no, nie może skonwertować. Mogę przekazać tablicę intów, bo taki jest kontrakt. Jakby mając te typy, mając te generyki, reużywamy tablicę. Mamy jeden taki typ kontener, to jest właśnie tablica, a w zależności od tego, czy potrzebujemy w niej trzymać stringi, czy inty, czy tak naprawdę dowolny inny typ, to możemy to zrobić, po prostu deklarując ten typ tak jawnie. I to, co jeszcze warto rzucić okiem, to jak sobie wpadniemy do standardowej biblioteki i nam się szczęśliwie załaduje, to widać, że tablica jest właśnie zadeklarowana w taki sposób z tymi Pulp Fiction nawiasami i tu w środku występuje nazwa. Ta nazwa to jest jakby token, placeholder, imię tego generyka. Można to przeczytać w ten sposób, że array jest typem generycznym i ten typ nazywa się element. Tak naprawdę nic nie wiemy o tym typie, co to jest, ale wiemy, że wewnątrz tutaj niżej są jakieś takie metody, które do niego odwołują się jako element. Jak będziemy dodawać do siebie dwie tablice, no to dodajemy tablicę elementów i inną tablicę elementów, żeby otrzymać tablicę elementów. I właśnie pod to miejsce, raz, jak w tych naszych wcześniejszych przykładach, wpadał string, innym razem wpadał int. Tu możemy deklarować też nasze własne typy. Typy nawet nie muszą być super poważne. Przechowuję ID, które jest intem i mogę zdefiniować tablicę kubek. Tu między te nawiasy muszę umieścić nazwę tego typu. To jest moja pusta tablica kupy. Pobiegło. Mogę tutaj nawet sprawdzić. Na szczęście w tym miejscu ładniej się to wyświetla, że faktycznie pus to tablica kubek. Więc w to miejsce po prostu wkładamy tą naszą historię, ten nasz typ. To nie są jedyne generyki, z którymi pracujemy na co dzień w Swiftie i które już znamy. Kolejnym takim typem generycznym jest słownik. Możemy zapisać go, ten typ, na dwa sposoby. Tą skróconą notacją. I tutaj utworzę pusty słownik. Widzimy, że to jest słownik, gdzie klucze będą stringami, a wartości będą liczbami. Temp, powiedzmy dzisiaj jest ciepło, to miało być int 42. To się powinno skompilować. Bardziej generyczny, taki bardziej jawny zapis tych generyków, to by wyglądał w ten sposób, że to jest dictionary. Znowu w tych ciapkach tutaj namarzę, jakie to mają być typy, tylko tym razem występują po przecinku. I to będzie dokładnie to samo, co mieliśmy wcześniej. Pobiegnę, skompilowało się. Jeszcze jak rzucimy okiem na definicję, znowu mamy public struct, dictionary. Wiemy, że ten dictionary jest generyczny po dwóch typach, ponieważ znajdują się tutaj wymienione. Do jednego typu będziemy się odwoływać jako key, a do drugiego jako value. I tak faktycznie działa ten słownik. Kluczem jest string, to jest mój klucz, a value pod tym kluczem to jest int. I tak naprawdę, jeszcze może tutaj jak się uda wrócić, to jest ta cała magia, że ten typ dictionary array deklaruje tylko raz. Cały ten kod jest napisany tylko raz i on działa dla wszystkich tablic, dla wszystkich słowników. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, zajawiona może trochę na później. Możemy dodatkowo nakładać pewne ograniczenia, constraints na typy tych generyków. W tym wypadku słownik wymaga tego, aby to, co służy za klucz, konformowało do protokołu hashable. Protokół hashable to jest taki protokół, który z jakiegoś tam obiektu, z jakiejś wartości wypluwa nam liczbę. Dzięki temu słownik może bardzo optymalnie odpytywać, czy coś jest wewnątrz, czy coś zawiera. Widać, że nie dość, że to jest jakiś tam generyczny typ key, ale na pewno konformuje do protokołu hashable. Kolejnym takim typem jest set. Trzeba jawnie napisać set czego, to set stringów, nazwa tego typu generycznego, tego kontenera generycznego, kontenera, bo zawiera inne elementy w środku i będzie zawierał stringi. I ponownie jak tutaj wpadniemy do środka, to widać, że to jest struct, nazywa się set,
zawiera jeden typ generyczny, jeden, bo jest w tych, tylko jedna nazwa występuje w tych politycznych nawiasach. Dodatkowo jest ograniczony do tego, że cokolwiek wkładamy musi konformować do protokołu haszego. To może na razie tyle, jeżeli chodzi o takie przykłady, które znamy. Jest też taka opcja, że generyki mogą występować w funkcjach.